Halo, halo, widzimy się w kolejnym odcinku z Ligi. Dzisiaj presezon się już zaczął, więc zagramy sobie waszymi pikami. Pikami, których dawno nie było, śmiesznymi może buildami też zagramy. Czym będzie Wukong? Bo Wukong chyba był tylko raz na kanale, z tego co mi się wydaje, to na ramię. Nie jestem pewny, ale raz, dwa, może tyle razy go było. Trochę martwa postać, na pewno do reworka. Znaczy jest okej, okay, ale tak za bardzo nie wiadomo co zrobić z tą postacią. No nie wiem, no jest jaka jest. Nie będziemy ukrywać. Ciekawe, czy ktoś gra w ogóle w Kongiem. Ja tej postaci w ogóle nie widuję. A jest fajna nawet, ma fajne mechaniki. Ten pasyw jest taki niby fajny, ale na linii to jest 4 armora i Magic Resista, no to jest malutko trochę. Zobaczymy, zobaczymy. W dżungli go czasami widać, ale też widziałem, że w tej dżungli ma średnio sobie radzi. Na co ja gram? Na Lee Sina czy na... No, chyba na Yasuo. O. Lee Sin z FB. Powinien tam iść, co? Nie, już tak jest za późno, jak tam wszyscy są. Dobry początek dnia, jak zawsze. Nie zwardowali na całe porady. Nie wiem, jak ten umarł w ogóle, ten Twitch tam w tym krzaku górnym. Report. Już się reportują. To jest Eunedo, to będą dzikie rzeczy jakieś. Ja powinien spuszować, jak ten Nessie wrócił do bazy, żeby tą kasę mieć z Webeka. Pewnie tak zrobił. Nie, jednak nie wrócił. Dobrze, Aatrox, ściśnij ich tam. Czyli to jest Yasuo i DKR, to on zniszczy tą Jinx przecież. Ona nic nie będzie mogła zrobić. Ziomek ma FB. Czemu to pod wieżą się nie przerzuciło? Spróbujmy zagrać tym Wukongiem, jeszcze nie wiem po co. Chciałem pod jakąś trinitkę zagrać. Wiem, że jest build pod Lethality, jest ok. Działa nawet. Ma to jakiś sens. Ale coś innego bym chciał zagrać. Wypierdzieli w tego klona wszystko. Manożerny, więc Shina bym na pewno złożył. O, pod Dark Harvesta jest, też mogę zagrać, wam powiem, pod Dark Harvesta. Czy ja w miniona uderzyłem, czy mi się wydaje? Tak, chyba w miniona uderzyłem, sku. Dobrze. Ja go zabijam zaraz na kolejnej tej. W sumie ledwo co to umrę. No, sku mnie trafił. Mogę na W poczekać. Coś takiego. Na Shina mnie nie stać. Na podkę jeszcze poczekał. No, to było głupie. Mogłem po prostu na Q poczekać. Lee Sin przecież ma... Mi się przypomina sezon trzeci, jak ja grałem tym Lee Sinem na midzie. Jak wyszedł Kazik, Zed i Eliska, no, te postacie jakoś obok siebie wyszły. I właśnie wtedy każdy nimi grał na midzie Kazikiem i Lee Sinem. Ja wtedy wyciągałem Udyra i jeszcze grali właśnie... Nie no, Lee Sinem też niektórzy grali, ale głównie właśnie tym Zedem i Kazikiem. To były nowe postacie, mocne bardzo na midzie. Takie AD i to była pierwsza taka meta, powiedzmy, się zaczęła, że nie było AP magów na widzie, tylko takich AD właśnie grali, asasynów, bruzerów. Ciekawie było, wam powiem. Głupio, że mu killa oddałem darmowego. Ja się muszę przyzwyczaić do tych obrażeń Wukonga. Nie, no ja bym kumaksał, jak nie jestem w dżungli, jeśli mam być szczery. Jak do największego burstu. Boże, przecież on widział tutaj, że oni schodzą. Ty mit. No, ty mit. Ty dżungle. Reporta. Daj mu tak jeszcze z 3 kille temu Lee Sinowi, bo za łatwo ma. Skakuj, skakuj. On będzie mieć szóstkę, ale przede mną, tak mi się wydaje. Dobra, sobie pofarmię i go potem zniszczę. No mi Janów sobie skoczy po prostu. Teraz jest akt buntu od Twitcha, że musi mi expa zapierdzielić i farmę.
Niszczę go w farmie, tylko on ma dwa kilki. Ja mu też głupio teraz jednego oddałem. Na szóstkę trzeba czekać, tylko nie wiem, czy nie będzie przede mną tej szóstki, to jest taki problem. Teraz go mogę zabić znowu z flesza. No to zrobię na pewno. O kurde. Dobra, on jest dziwny ten Lee Sin. Nie wiem, sobie gram tak bez spiny tego wida, ale no. FK jest na topie, dobra, to można pushować. Musiałem nawet mieć ręcz, ale to niby ma duży ręcz, ale wam powiem, że to nie jest tak. Nie wydaje się takie, jak jest niby. W sumie jak już koniec sezonu, to ludzie sobie będą trollować teraz. Czy może nie trollować, albo grać czymś innym, nie? Nawet sam Riot jakiś pik, ten taki filmik, nie wiem, czy widzieliście, jest this meta. I tam jakieś różne buildy trollowe widziałem, że proponowali. No taka prawda, no. Tylko niech powiedzą ten, że po prostu się... Mogę poczekać trochę, że się nie liczą po prostu te rankedy. W sumie czego nie wybombię na RC i na tym? Dawaj. No wskakuj, no. Musiałby Q teraz rzucić, to mogę go zabić. A jak nie rzuci Q, to znaczy nie zabije jeszcze. Jak ma R, to na pewno nie. Dobra, cofnę, bo nie chcę mu oddawać kilków jakichś darmowych. On w HP idzie i w armor w ogóle. Dziwne jakieś lisiny buildy. Coś takiego. Nie no, już złożę te LD do końca, teraz jak kupiłem. Przynajmniej ją, bo jemu jest fajne, bo podczas erki się kręcicie szybciej. Raczej szybciej, po prostu no, chodzicie szybciej i możecie więcej ludzi połapać na erce. No to jest ten standardowy build na tego, na Wukonga. Potem się chyba Black Cleavera idzie. A będzie na dole ten Lee Sin na pewno. Chociaż Tiamata bym musiał kupić pewnie, co? Żeby mieć fajny odpusz. No, to jest też taka meta się zrobiła, że tym Pajkiem ludzie na midzie grają. Albo Talonem, to przecież on kupuje Tiamat tylko i wyłącznie. I zabija potem wszystkich. No, to mogę zejść, nic się nie stanie jak zejdę. Za skoki. Zobaczcie, złapali ją. Ile ma HP ten trash? Mało. Dubstep Ignite. No zrobili wieżę, mi się to w miarę opłacało, ale jeszcze widzę, że Yasuo umarł, to jest okej. Okay. No buta nie mam, to schodzę, będę spóźniony chodzić na tej linie. A tak sobie wygrywa. No mamy taki dziki team, nie? Bardzo dzika drużyna, wszyscy mają obrażenia, oprócz Lulki, to wszyscy są ofensywni. Oni, u nich też w sumie to samo jest, tylko Jorik może bardziej pod tanka się złożyć. Nie mam moment speedu, nie? Ale go tak jakby przesuwa trochę tego. No i teraz to jest niby ta niewidzialność całkowita, też jest fajne, że go nie widać, ale to na krótko trwa strasznie. Dobra, ja chcę Yomu. Wiadomo, że lepiej by się opłacało teraz już cały czas składać te... przebitkę. W sumie Dusk jest lepszy od Yomu, bo daje chyba 3 letality więcej z tego co pamiętam. No, daje 18. Poczekam sobie na Cloth Armorek. Czyli Sim Black Cleavera idzie pierwszego. No spoko, spoko. No znowu pewnie na dół idzie, no dokładnie, no i będzie siedzieć na tym dole. W sumie dobre ganki były, widzę. O, złapali ją. Freight? Nie wiem, co to jest za język znowu. Co tutaj idzie do mnie? Gdzie jest ta F-ka? Tej F-ki jeszcze nie widziałem w ogóle. Ma kika jeszcze z bota, co? Jaja sobie robicie chyba. Że ma jeszcze kika z bota. Nie wiem, czy bym go zabił na combo, chyba nie.
Masz arkę lub nie masz? Piąty poziom. To nie wchodzę. Co mi teraz shield dodaje, ale nie mam many na combo. 90 teraz mam. No jest smanożerny ten Wukong, jak ja pierdzielę wam powiem. Twitch tutaj reczkę sobie odpalił. No ma arkę. Uciekaj lulka, nie bij się z nimi. Czemu ona nie ucieka? O, w sumie ta R-ka była dobra, ale i tak nie ma many już teraz na nic. 90 many potrzebuje. Jak mi skoczy 90 many, to mogę wbić w tego Lee Sina. Spoko. Nie miał R-ki swoje. Ona też nie ma R-y. Bi. Ja mam w sumie dipsy teraz, muszę o tym pamiętać, że mam 182 AD mam, to niestety tak mało. Nie pomogę jej. Nie mam jakiej pomóc niestety. W sumie idzie Twitch, ale ja tego nie widzę. W życiu mnie nie dogoną. Nie dogonią. Mam R-kę, no, ale tego Shina muszę złożyć, nie muszę coś do many złożyć, bo się obsrą po prostu. Huki przez ścianę, że ten huk tak tylko wyskakuje tutaj. Jezu, ma 5 kili ten Yasuo. Jeszcze mi nie da zrecalować nawet. Boże, nie wiem gdzie on te huki rzuca, się boję. O, tu już co robi wilki z tą R-ką swoją. Dobrze, że miarka się rzuciła. No, się pogubili troszkę się pogubili ziomeczki, dobra. Ale ta gra jest głupia. To są jakieś goldy na tym, na Unena, ale proszę was, co oni robią? Ja rozumiem, że pre-sezon, ale to jest głupie, co oni robią. Takie dive'owanie, Lulu miarkę. I są shieldziki. A my stoimy za minionami, bardzo głupiutkie. Ale nie narzekam, no, dużo pieniążków teraz dostałem. Buty Tabi na pewno. I złożę tą trynitkę, sprawdzimy sobie ten build. Normalnie to Black Cleaver jakiś, albo Hydra, czy coś takiego. Albo Tiamat i co? No ale potem sobie zawalę te sloty i będę tą trynitkę kończyć godzinę. To jest najdroższy przedmiot w grze chyba, Trinity Force. No chyba 3700 kosztuje, Rabadon 3600. No, Otreszyk uratował teraz. Wow, dwa flesze poszły. Ultra ofensywa, agresywa. A jak niby się ta druma drużyna zbliżyła bardziej, ale no, ta Jinx ma mało HP. Ryszyka się boję trochę, bo mi może nakrzyżować w planach. Healek jaki ofensywny. Pojechał dalej, ale no Treszyk przychodził. O, za mordę złapany. Fajny ten wukong, małe cooldowny mam wam powiem szczerze mówiąc. Rzucacie, robicie te combo EQ i zazwyczaj od razu erkujecie, albo możecie wyczekać jeszcze i trochę kupić czasu na W i znowu w kogoś wjechać, więc to jest fajne bardzo. Nie wiem czy ja tą hydrę nie będę robić. Znaczy diamat jest po prostu super przedmiotem jeśli chodzi o linię na mida, bo spuszujecie tego wave'a i możecie chodzić po tej... Po linii, nie powiedziałem runki jakie mam, pod Thundera sobie wziąłem, a szczerze mówiąc mogę Dark Harvesta grać, ale nie zawsze takie gry są agresywne, a drugie drzewko defensywne, HP. Problem jest taki, czy ja wybombię Yasuo maina potem, to jest pytanie. Ona go robi? Nie. Nie no, nie mogę w czarmie się bić z nim. Nie mam R-ki. Poczekam chwilę na R-kę i się mogę wbijać. Nie ma huka teraz. No nie chcę w Thresha wbijać. AFK mi zniknęła. Tu jest.
my journey's only beginning. Głupie egzosty. Wieża, wieża jest ważniejsza tutaj, dużo bardziej ważniejsza. No, nie chcę nawracać. Chociaż... Z tą Lulu to ja mogę świat zwierzyć cały, zmierzyć. Mógł lejść z tyłka jakieś. Dobrze, dobrze, mamy to. Fajne, Dipsy, jeszcze skutek armora redukuje. Z dostaje atak speed? No nie, zacząłem już tego Wukonga chwycę. Tam były, tam była lista reworków, ale chyba jeszcze nie podali na przyszły rok. Musiałem sprawdzić, bo nie pamiętam, przykro mi. Z tyłku chyba może krytnąć, nie? Czy nie? No, to jest next atak, więc chyba może z tego krytnąć, bo to jest po prostu atak i dodatkowe obrażenia. Zrobić podkryta Wukonga i z tyłku one-shotować Dark Harvestem. Ja tu widzę potencjał na dobre odcinki jakieś na YouTube. Dobra, mam tą trinitkę. Teraz tą hydrę chciałem złożyć. No mówmy się, jakby to była normalna gra jakaś taka na poziomie, to lepiej by się opłacało złożyć tą hydrę tytaniczną i w steraka pójść. No ale to nie jest gra na poziomie, więc sobie mogę sobie pozwolić na coś innego. Na PW kąt nie ma sensu niestety. Bo ma tylko na W przelicznik, to pewnie jakiś bardzo niszowy. Chociaż może jest jakiś duży, ale wątpię raczej. To byśmy kiedyś widzieli tego APW kombi. Kurde, pozamiatali ich tutaj na topie. Dwie podbitki. Dobra, Ignite na Yorika Ignite. Exos na Thresha. Ta R-ka jest, no jest fajna, bo to jest teamfightowa, to może czasami gierkę wygrać ta R-ka. Tylko jest w sposób przewidywalny Wukong, wiecie, to jest jego też problem. Wiesz, co on zrobi zawsze. Wiadomo, że można tak powiedzieć o każdej postaci, nie, ale z Wukongiem to akurat chyba każdy się zgodzi. Gdzie teraz armor dostaje 6? No w sumie jak jest teamfight, to jest w miarę tankowny, dostaje trochę tych statystyk. Ale Irelka miała ten sam pasyw i jej zmienili, raczej ten sam podobny, działający, nie? Że jej ten City dostawała za każdego człowieka. Dobra, nie ma sensu dalej puszować, bo jak teraz umrę, to oddam jakiś shutdown za 10 tysięcy. No, ja muszę teraz lepiej z tym. Z Tiamacikiem. No, mało brakuje, jeszcze jakieś chyba 300 golda? Więcej, drogi jest ten. No, hydry też są drogie przecież. Ile atak speedu z tego dostaje? 50%, ładnie. Ten co wjechał znowu, bez R-ki, Aatrox. Skoczy, nie? Do tego. O, złapał mnie, ładny. W sumie mogę umrzeć, cefnę sobie. No właśnie na R-kę chciałem, się bałem. Nie no, wierzę, nikt nie tankuje. Nie wiem, czy to starczy. Nie starczyło niestety. Yorick żyje. Gdzie jest ten Yorick? Gdzieś na plecach? WoW napisali. Goni skubany. Na pinku stoimy. Chyba tu mnie nie znajdzie. Wejdzie w tą Jinx pewnie, co? Nawet nie zwrócił na mnie uwagi ten Lee Sin. Leci wzrokiem tylko w tą Jinx od razu. Się chciałem odsunąć, bo na combo mnie zabić z R-ką. Widzicie, ten Twitch na mnie tak krzyczał, a teraz tam pisze easy i tak dalej. Podobają mi się też tacy zawodnicy. I co teraz? Mam hydrę? Mam dwa sloty jeszcze.
No sterak jest chyba po prostu za dobrym przedmiotem, żeby go nie złożyć i przeżyć czasami. Sterak i... pod rezisty coś złożyć? Nawet nie trzeba, moją full AD drużyny AFK jest w plecy za bardzo, żeby coś zrobić w tej grze. Więc nawet nie trzeba tych rezistów. HP teraz po prostu się samo przyda. I przebitka armora, bo mamy full AD drużynę, my, więc oni pewnie też jakiś armor będą składać. I to by było cacy już. Ale i pizło. Nie, dogonię go bez problemu. Holis, nie baw się, nie bój się. Ale ten tu już zapieprza, czemu on tak zapieprza? Nie mam range'u niestety. Ale się ładnie leczę już teraz. A piśnięcie jest tego Shina, wam powiem. No ile teraz walnę? 1000. Kurde, no kusi mnie kryty jeszcze złożyć, wam powiem. Chyba złożę te kryty. I zobaczymy, ile wypieprzę. Tu mam dwa przedmioty, to mam idealny. Tylko wątpię, żebym zdążył. Ale postaram się nie puszować. To zrobimy tak. Ale to by musiał mieć Dark Harvesta, żeby to miało sens, nie? No, ja się muszę nauczyć grać z tym Dark Harvestem, bo ja nie przepadam za tą runą po prostu. Znaczy wiem, że jest fajna, jest super do oglądania i tak dalej. Ale no, jestem przyzwyczajony bardziej grać do pod Thundera i wiecie, i zawsze coś robić tym Thunderem. Ten Dark Harvest na początku, no jest trochę różnica, bo powiem, jeśli macie to, a to, to albo to. O, to muszę tak sprzedać. I mam na Zilla. To jest wszystko na razie z krytów, co mogę złożyć. Dobra. You don't have dżunglę, lol. Nie wiem, ma 8 killi ten Twitch. Ja mam 16. Jinx ma 1-4, no ale jest AD carry. Potem zawsze będzie coś robić. Powinna przynajmniej na papierze. Joshua u nich, już widzę, że ma full build. Yorick ma tabi bucy w ogóle ma. No ale i tak się rozkroję go raczej bez problemu. Czemu się ta postać wiksuje tak? Odpalę to Markov, te miliony z farmie też. No cooldown nawet jest spory. No Hydra to jest jednak za dobry przedmiot sam w sobie. Sam Tiamat nawet. Tego Pajka jeszcze mam na midzie, muszę nagrać. Co Rengara muszę wam jeszcze nagrać. Widziałem, że chcieliście Riven znowu, nie wiem czemu takie postacie śmieszne wyciągacie mi. Same śmieszne postacie, po prostu zabawne. Oni już to kończą niestety. Gdzie jest Yasuo? Yasuo to jest najbardziej u nich sfidowany ziomek i go nie ma w ogóle. Poszedł Seafk. No, skończą to miniony, to już skończą. Dwa inhibitory pękły. Ja bym chciał jeszcze Yasuo zabić tylko i wyłącznie. Dobrze, zabiliśmy Yasuo, to już mission accomplished. Fajne te Wukong, muszę zobaczyć jak go ludzie składałem na midzie. Wiem, że był ten build taki, że Caps grał Wukongiem w LCS-ach. Ale to właśnie ją tam zestompował, ale on tam letality rushował z tego co pamiętam. W tym odcinku to wszystko, idę nagrywać wasze piki dalej. Trzymajcie się, cześć. No ja, dzika gierka taka, spoko.